Dostałem na pewno przekonania nowe i świadomość tego, że można je przepracować. I to jest, myślę, że cenne, że mamy na to wpływ. I dostałem takie realne narzędzia, które przerabialiśmy w trakcie warsztatów, ale również takie, które zabieram ze sobą, które właśnie pomagają mi te przekonania zmieniać, uświadomić sobie je, no i dzięki temu stawać się coraz lepszą wersją siebie z wczoraj. Ten warsztat pokazał mi, że pewne rzeczy muszę pogłębić u siebie, bo trochę z przekonaniami już pracowałem, pewne rzeczy myślałem, że już mam przepracowane, a okazuje się, że gdzieś jeszcze tam tkwią. Więc to jest dla mnie takie istotne. Nie? Ja chyba tak trochę przyjechałem nawet z taką ciekawością z jednej strony, ale trochę niechęcią, bo człowiek po całym tygodniu jednak jest zmęczony, no ale efekt końcowy jest rewelacyjny. Na początku miałem wrażenie, że lecimy z materiałem i nie ma trochę przestrzeni do takiej wypowiedzi, ale potem właśnie jak ten cały zespół czy cała grupa nas miała możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach, czy również pracy między sobą, z uczestnikami, to była dla mnie taka wartość, że ta atmosfera zrobiła się swobodna i z każdą przerwą ludzie byli coraz bardziej otwarci, coraz bardziej atmosfera była takiego wsparcia wzajemnego, chęci zrozumienia też tego, co się robi i żeby sobie wzajemnie pomóc, i dla mnie to było na końcu najlepszą wartością. Pracowałem pod kątem zarówno prywatnym, jak i zawodowym, bo z jednej strony mam firmę, jestem ojcem, mam rodzinę, więc ja widzę, że przekonania i praca z nimi powodują, że to się przenosi na każdy aspekt Twojego życia, zarówno prywatny, jak i zawodowy. No i to jest dla mnie kluczem z tych warsztatów właśnie, nie? Taka możliwość pracy świadomej nad tym, żeby to zmieniać. Nawet gdy masz negatywne nastawienie, albo wydaje ci się, że nie masz nic do przerobienia, to ten warsztat uświadomi ci, ile jeszcze rzeczy warto zrobić, żebyś mieć lepsze życie.